Dzień dobry, kochani. Dzisiaj znowu przychodzę do Was kulinarnie. Dzisiaj znowu chciałabym się podzielić do Was takim w miarę prostym przepisem na obiad. Jeżeli ktoś lubi makrele, ktoś lubi makaron, to jak najbardziej polecam. W takim oryginalnym przepisie to się nazywało carbonara z makrelu. Ja oczywiście to nie jest mój jakiś przepis, to ten przepis zapożyczyłam sobie od Jimmy'ego Olivera, to jest takim w sumie moim takim idolem kulinarnym, powiem szczerze, uwielbiam go za te jego posiłki w 30 minut. Bardzo proste, wydają się bardzo smaczne, niektóre z nich już próbowałam i naprawdę bardzo go lubię. I między innymi właśnie tą makrelę, tą carbonarę z makrelą też wzięłam właśnie od niego. Już ją kiedyś robiłam, smakowała nasze rodzince, tylko dzisiaj troszeczkę inaczej ją zrobię, bo tak naprawdę w przepisie jest tak, żeby był makaron penny, a widzicie, ja tu mam taki makaron taki makaron kolorowy, no pokusuj się, no, taki makaron kolorowy, takie muszelki jakby, ale w oryginalnym przepisie jest makaron penny, do tego się dodaje cukinię taką małą, kroi się o mniej więcej takie kwaseczki, wycina się ten środki, mięciutki środek z tymi pestkami, kroi się ją w takie w kawałeczki, jak właśnie są te makarony penny. U mnie dzisiaj tego nie będzie z cukinii, dlatego że nie wiem, powiesz, że nie mam cukinii, zapomniałam kupić i cię zabiorę odmiany po prostu z takim innym troszkę materiałem. Co potrzebujemy, żeby już nie przedłużać czasu za bardzo? Na pewno potrzebujemy makaron. Ile tego makaronu? W przepisie jest chyba bodajże jakieś 300 gram. Ja niestety mam trochę więcej tego makaronu, bo u mnie jest dość większa rodzina, więc dużo osób dorosłych jest, więc w sumie robię całe takie paczki tego makaronu. Potrzebujemy też ser parmezan, który później sobie na samym końcu wsypujemy. Potrzebujemy cebulkę. Ja akurat wziąłam dymkę, bo stwierdziłam, że już chcę pośnią zrobić z dymką, żeby dała się zielono kolorowo. Troszeczkę zostawiłam sobie tutaj na ten, do przyozdobienia. Tu mam makrela. W przepisie jest 130 gram, ponieważ ja mam dużo paczka makaronu i duże zapotrzebowanie na danie, duże, więc zrobiłam tutaj w sumie prawie że z dwóch paczek takiej makreli. Tą makrelę kupuję w Lidlu. Jeden kawałek zostawiałam sobie, myślę, że zrobię sobie z tego pastę rybną, bo ja bardzo ostatnio lubię te pasty rybne. Potrzebujemy jeszcze oprócz tego śmietany. Ja mam taką jakby tłuściejszą troszeczkę. O Jezu, jajko mi się teraz gubi. Pojemność tego jest 300, ale to tylko dlatego, tak jak właśnie mówiłam, że już mam przecież leje pić, dobrze? Tylko dlatego, że jest w sumie ile? 5 dorosłych osób, więc potrzebuję duże takie opakowanie tej śmietanki. I oczywiście do carbonary potrzebujemy dwa jajka, które tutaj widzicie, no i tą cebulkę. I co teraz? Zaraz Wam pokażę, co dalej robimy, tylko naleję małemu picie, żeby nie marudził i nie stęgał. No i tu widzicie, kochanie, mam już rozgrzaną, wziąłem takiego łoka, bo to wydaje mi się, że będzie chyba dla mnie najlepsze rozwiązanie, żeby to Wam wszystko pokazać, jak to wygląda. Pierwsze co robimy, to gotujemy makaron. Gotujemy ten makaron i bardzo ważne jest, żeby troszeczkę zostawić sobie tej wody, która z tego makaronu, tak z pół garnuszka może, żeby ją zostawić. Ona jest taka kolorowa, dlatego że widzicie, tutaj jest różnokolorowy makaron, a że on jest barwiony pewnie sokiem z buraczanym szpinakiem, to pewnie jest taki różnokolorowy. Ale do czego zmierzałam? Żeby zostawić tę wodę, dlatego że później jak będziemy wlewali śmietanę z jajkiem, wiadomo, że carbonara ona musi mieć taki bardzo taki delikatny ten sos, żeby to jajko nam się nie za bardzo ścięło, to po to właśnie podobno jest ta woda, żeby ona później jakby schłodziła tą całą zawartość tej patelni i żeby ten sos i ten śmietankowy, żeby był taki bardzo aksamitny. Ale wracając, teraz co? Rozgrzałam sobie dosłownie jedną łyżkę oliwy. Wrzucam do tego te cebulki. Tak, wrzucam do tego te cebulki. Dorzuciliśmy teraz tą makrelę do tej cebulki, troszeczkę mieszamy, nie żeby nam się tam za bardzo nie przywarło. I teraz będziemy dodawać makaron. O, ciężko jedną ręką. Wszystko znowu razem mieszamy. No i teraz, kochani, wlewamy tą wodę z tego makaronu. Ja to sobie jeszcze raz wszystko dokładnie mieszam. Czekajcie, to was oddalę, bo nie wiem, czy dobrze widzicie, czy nie. Więc sobie wszystko jeszcze raz przemieszałam. I teraz właśnie w tym momencie dodaję tą moją śmietanę zmieszaną z tym jajkiem. I delikatnie to jeszcze raz wszystko przemieszam, żeby to miało taki
aksamitny, żeby to był taki aksamitny sos. O. I tak mniej więcej wygląda nasza. O, zobaczcie, sosik już się robi, już nie jest taki rzadki, robi się, zaczyna się robić taki gąstawy. Co robimy jeszcze na koniec? Oczywiście na koniec sypiemy parmezanem, żeby to może troszeczkę jeszcze zagęścić. Ja lubię nie solę. Pamiętajcie tylko, żeby jak coś robić z parmezanem, żeby tego nie solić, bo parmezan jest dość mocno słony, więc po co to... Ojejku, patrzcie, jaki super mi wyszedł ten sos. Żadnych grudek, sos aksamitny. Ja myślę, że tak carbonara z makrelą to naprawdę świetna sprawa. Czekajcie, was oddalę troszeczkę, żebyście może lepiej widzieli. Jeszcze raz przemieszajmy. Popatrzcie ten sos. Nie ma żadnej grudki. Ładny, lejący, aksamitny. Zaraz się tu rozpuszczę w zachwytach. Ciekawe, jak to będzie smakować. No i co, kochani, tak by to wyglądało. Smakuje pewnie jeszcze lepiej niż to wygląda. Takiemu trochę urokowi dodaje ten kolor makaronu, który jest troszkę inny niż normalnie. Teraz to jeszcze zrobię, to posypię to jeszcze szczypiorkiem. Kochani, właśnie spróbowałam kawałek i pyszne. Po prostu pyszne. No i w sumie do dekoracji szczypiemy tylko jeszcze szczypiorkiem, żeby to ładnie wyglądało. I nasza carbonara z makrelą już jest gotowa. Życzę nam smacznego. Wam życzę natchnienia do działania i do zobaczenia, do usłyszenia znowu.